Cześć widzowie, trafiło mi się kolejne fajne starcie. Wstęp do sytuacji jest taki. Spizgałem przed chwilą dwóch gości, rozglądam się w sytuacji i nie wygląda to niestety wesoło, bo blisko mnie jest Heinkel 51, D500, D371, Gladiator, Ki-10. No i w sumie starczy tych pięciu. No to lecimy. Zobaczyłem, że jest tu tylu przeciwników, więc natychmiast zawróciłem, żeby uciec, mając nadzieję, że ten mój jeden niebieski, co tam poleciał na stracenie, zaobserwuje przeciwników wystarczająco długo, żebym ja zdołał uciec. Niestety spizgali go błyskawicznie i ruszyli w pogoń za mną. W dodatku piszoter jest na tyle szybki, że zdołał się zbliżyć na odległość strzału i zmusza mnie do robienia uników. Ja potrafię się wywijać spod ognia przeciwników, no ale przy takiej ich liczbie prędzej czy później skończy się to smutno. Dlatego wezwawszy imienia Swaroga, Peruna, Velesa, Trygława i całego Panteonu, postanowiłem wyjść im naprzeciw. Pierwsza rzecz, jaką robię, to split test, żeby zawrócić w kierunku przeciwników i zmieniam kierunek lotu lotkami po to, żeby ominąć te 5 czołówek, czy ile ich tam będzie. No, po radarze patrząc, zostało ich 4. Kolejny split test, żeby wprowadzić zamieszanie wśród przeciwników i wypatruję w trakcie tego manewru gościa, którego dam radę zaatakować, i jest to tenże Piszuter. Krótka seria i prawo skrzydło opuszczam w dół po to, żeby uniknąć kolizji i przechodzę kolejnym przejściem pętli, ratując się sterem kierunku i lotkami przed atakiem, co to było, Gladiatora, i dokończam skrytykowanego przed chwilą Piszutera, po czym natychmiast Hinerikomi przechodzące w dół i zmiana wektora lotu przy pomocy lotek, dzięki czemu tylko dostaję jakieś tam draśnięcia zamiast zostać spizganym. Kolejne przejście pętli wysuwa mnie na pozycję do zaatakowania Gladiatora. Niestety mam w tym momencie działek, no i tylko go tam z karabinów posmyrałem, ale mam go w celowniku i będę mógł dokończyć sprawę, ale nie tutaj. On za bardzo odbił w górę. Jak ja bym się uparł i poszedł do niego na atak, straciłbym zbyt dużo prędkości i leciałbym zbyt długo tym samym wektorem lotu, co wykorzystałoby przeciwnicy pozostali. I proszę bardzo, już tutaj mnie ostrzeliwuje, co to jest G50, któremu też wywijam się spod ostrzału i teraz mam o wiele lepsze podejście do Gladiatora. Działko mi się przeładowało, więc jego koniec jest szybki. Po spizganiu go natychmiast split S ze skręconą przepustnicą, bo niewiele brakło, żebym zahaczył o te choinki. No i wypatruję kolejnego przeciwnika. Jest to G50, któremu wywijam się sprzed czołówki. I na szczycie pętli skręcałem przepustnicę, dzięki czemu mój nos opada szybciej i mam okazję go zestrzelić. Pozostaje tylko ostatni przeciwnik, którym był tenże Ki-10, ale który zobaczył, co tu się wyprawia, no i całkiem rozsądnie dał nogę do swoich. No jakby się uparł, może miałby szansę mnie spizgać. Ale tak, mogę sobie odlecieć w stronę wschodzącego słońca. A tutaj pokażę wam, jak starcie wyglądało z perspektywy przeciwników. Dobra, tu jestem ja, a tu jest ten nieszczęśnik, który się tam na nich wtarabanił i który, no, szybko padł. W tym momencie się zorientowali, że ja jestem blisko i zaczynają mnie gonić. Na czoło wysuwa się ten Piszuter,
ale i Gladiator nie jest daleko za nim. G10 też się zbliża. A tam z tyłu jeszcze będzie sobie leciał ten G50. Ja odpowiednimi manewrami się wywijam, unikając ostrzału od piszotera i G10, chociaż ten widzę tak sobie bardziej na wiwat strzela. No ale niestety nie dam rady dociągnąć do lotniska, dlatego robię snap rolla, który daje mi odrobinkę wysokości, którą to potrzebuję na zrobienie splitesa i zawrócenie w kierunku przeciwników. Całe szczęście, że umiem omijać czołówki, kolizje, jakie przy nich się zdarzają. Dzięki temu manewrowi wciągnąłem całą czwórkę w walkę manewrową i mogę zacząć wypatrywać okazji do ataku i otwiera się ona teraz na piszutera. Po zaatakowaniu go natychmiast przy pomocy lotek i steru kierunku i wykonywaniu splitesów, no, zmieniam wektor lotu tak, żeby przeciwnicy nie byli w stanie zbyt długo na mnie się nakierowywać i prowadzić skutecznego strzału. Po zdjęciu piszutera kolejne przejście w pętli i natychmiast kolejny splites. I dobrze robię, bo inaczej wpadłbym pod te oki 10 i Gladiatora. A tak, to ja mogę zaatakować jego. Trochę tam dostał, ale niestety niewystarczająco dużo. Ciągnę do góry z webem, ale widzę, że nie będzie okazji do bezpiecznego zaatakowania Gladiatora, dlatego z lotkami zmieniam kierunek lotu w prawo i przechodzę kolejnego splitesa, a ten G10, jak widzicie, to jest prawdziwe dziecko szczęścia, bo już trzy razy a mały włos się nie zderzył ze swoim. No i po ostatnim manewrze mam dobrą ścieżkę podejścia do Gladiatora, przeładowane działko, co mi pozwala go błyskawicznie spizgać i błyskawicznie zrobić manewr unikowy, dzięki czemu G10 nie jest w stanie mnie trafić. W tym momencie on zwątpił, że da radę tutaj coś zdziałać i mnie zastrzelić, i zaczął uciekać, a na placu boju został tylko ten CH w G50, dlatego przełączę się na niego. Licha, nie cicha. No dobra, wio. Miał tutaj w miarę niezłą okazję do ataku, ale ja go w parę dostrzegłem i czołówkę zdołałem wyminąć. Na szczycie pętli ostre skręcenie przepustnicy, obrót lotkami, które mnie pozycjonuje do ataku. No i cicha zostaje spizgany, a G10, wykorzystując zamieszanie, ucieka do swoich. I tak toż ta sytuacja się skończyła. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego nagrania. Cześć!